Yalmar s'est lancé toute seule pendant que je faisais les quêtes secondaires. Vous avez pas vu ce qui s'est passé avec le géant des glaces, on a buté. Alors je sais pas si je peux avoir le résumé ici. Alors, je sais plus le nom de la quête. Un gars qui était prisonnier du géant des glaces, et en fait, on l'a pas sauvé, il est mort comme un caca, alors que j'essayais de trouver la clé pour ouvrir. Donc voilà, j'ai fini quelques quêtes aussi, voilà, celle-ci notamment, avec les outils à une fille que j'ai fini la perle noire. Geralcie, strażnik zobaczył was z wieży i posłano mnie, żebym otworzył wam bramę. A czemu była zamknięta? To ma być ta słynna skeligijska gościnność? Taka tradycja. Po uczcie jarlowie wybiorą króla, więc drzwi muszą pozostać zamknięte, a na zamku mogą przebywać tylko synowie i córy Skellige. Krach zrobił dla mnie wyjątek? Wszyscy wiedzą, co uczyniliście dla Cerys i Hjalmara. Dziś jesteście jednymi z nas. Chodźcie za mną. Krach was wyczekuje. Alo, jak tam jest? Je voulais voir. Est-ce que j'ai mon petit papier? Miałem rację, he? Avec du coup les arrangements. Chciałbym, żebyś coś... Je crois que lui c'est... Ah, merde. C'est un... Ah, putain, je pensais que c'était un forgeron, mais c'est un armurier. Merde. Bywaj. Y'a pas un forgeron dans le tas. Ah, si. Ah, mais on peut pas lui parler. Oh, la baise. La baise, bon, tant pis. Pour l'équipement de Geralt, je verrai ça plus tard. Hop. Et donc on va aller faire notre petit rapport à Graron Great. Voilà. Ah putain, les quêtes, on peut pas courir et qu'il faut suivre les BNJ, les pires. Oh là là. Voilà, on coupe un petit peu, hein, mais on le rattrape pas suffisamment. Quel enfoiré. Oh, c'est la fête ici. C'est la fiesta. Mam takie samo prawo jak ty. Powinnaś mnie wspierać, a nie odbierać sprzymierzeńców. Jeśli jakiś Ancrate założy koronę, to... To ty? Tylko dlatego, że ci broda na gębie rośnie? Jak tobie wyrośnie, to może wtedy cię jarlowie posłuchają. Chcesz oberwać? Ostatnio jak cię pobiłam, to zdziewałeś na drzewo. Co, już zapomniałeś? Tak? To może pójdzie ze mną. Geralt taki aprów. Ciekawe, komu lepiej będzie. Tobie czy Hjalmarowi pomocy widać? Przestań się popisywać! Ej, Cerys! Oh la la! L'amour fraternel. On s'en fout. Nie widzę Kracha. Rozmawia z Irlami? Nie, poszedł do swojej komnaty. Pewnie przyszykować nagrodę, którą ci obiecał. A może ty chcesz spróbować się na pięści z Wildkarlami, co? Rozgrzać kości po podróży? Może później. A? Tak. Taki Ewol, że ma na koninkiem. Bez wuczu, lekko, lekko.
Spróbuj mnie! Ale kobiety cię nie uchronią przed naszym gniewem. Skręcił. Szukasz do czego miały? Na razie mi się nie chce. Czego? Ah, on peut se foutre sur la gueule avec les Vilkars. Jalma, możesz? I zobacz, czy mam wszystkie zęby. Większość. Nieźle ci urządzili. Co się śmiejesz? Tobie też by naklepali. Śmiem wątpić. Tak? To co powiesz na zakład? Jak położysz któregoś z wildkarli, dostaniesz mój miecz. A jeśli skończysz jak ja, żegnasz się ze swoim. Stoi. Możesz mi już zapakować ten miecz. Niedziel skóry na niedźwiedziu. Podobno chce ci się mierzyć na pięści. Nam nikt nie dorówna. Chcemy bić, aż nasze ręce będą czerwone od krwi. Przejdźmy do rzeczy. Chętnie. C'est moi qui vais vous charpenter. Wow. Tout ça commence et que j'étais pas prêt. Że aż dziw, że mu mózg uszami nie wypłynął. No, zakład przegrałem. Wydałeś takie widowisko, że nawet nie żałuję. Masz, niech ci służy. Merci, Jelma. Na ziemi się nie chce. Co się zastanawia? Podobno chcecie się mierzyć na... Mierzyć? Nie. Chcemy bić. Allons-y. Przejdźmy do rzeczy. Chętnie. J'en ai pas fini avec vous. Zmierdzić blisk. Zajmać go! Będziesz błagał. Comment ça, cette action n'est pas autorisée, quoi? Ouais, pas mal. Comment ça, je peux pas esquiver, quoi? Yeah!
Mocno! Usłyszą. To dalej. To! Zdeptać! Rozerwać! Pytam mi Geralt. Witaj, Birna. Uczta nie przypadła ci do gustu? To nie uczta, tylko jarmark, na którym kupczy się włosami niby skórami. Svanrige nie zamierza walczyć o poparcie. Syn Brana nie będzie targować się o koronę, która mu się należy. Z tego, co słyszałem o tym, kto zostanie królem, zadecyduje głosowanie. Tak każe tradycja, ale nie każda tradycja jest dobra. Pieczę nad wyspami powinien sprawować jeden... Rozumiem, że masz na myśli konkretny ród. Oczywiście. Bran był najlepszym królem, jakiego Skellige widziało od wieków. Svanrige to krew z jego krwi, więc to jemu powinien przypaść tron. Co jest złego w wyborze króla? Przejdź się, posłuchaj, to zrozumiesz. Kandydaci już rozdają ziemię, obiecują przywileje, tytuły, przychylne wyroki. Są jak dziwki, co unoszą sukces przed każdym przechodniem. Król z wyboru nie jest władcą, tylko dłużnikiem. Trzeba z tym skończyć. Zaczynając od osadzenia na tronie pierworodnego syna Brana. Mam nadzieję, że jarlowie to dostrzegą. Opuszczasz Kertrolde? Jutro skoro świt. Bawcie się dobrze, mistrzu Geralcie. Można? Nawet trzeba. Chodź, czekałem na ciebie. No, jak ci się podoba uczta? Chyba lepsza niż te wasze bale na kontynencie. Poza tym, Czego to ja nie wytoczyłem z piwniczki? Cintryjska śliwowica, spirytusy z Mahakamu, co palą gębę jak wrzątek. Ancrate wiedzą, co to gościnność. O czym rozmawiałeś z Birną? O polityce. Przecież nic innego jej nie interesuje. Przekonywała mnie,
że ze względu na pamięć o Branie powinienem nakazać moim dzieciom wycofać się z wyścigu o koronę i poprzeć Svanriga. Coś mi mówi, że się nie zgodziłeś. Mało tego, wyrzuciłem ją za drzwi. Norman. Nie jesteś rozdarty między Hjalmarem a Cerys? W sensie, czy mam faworyta? Nie. Różni są jak ogień i woda, ale w obu płynie krew Ankreid. Myślisz, że Rada Jarlów posadzi na tronie kobietę? Gdybyś mnie spytał parę miesięcy temu, wpierw bym się zaśmiał, a potem zaprzeczył. Ale dziś widzę, i nie tylko ja zresztą, że Cerys ma coś, co na wyspach jest równie rzadkie jak upalne lato. Cierpliwość. Wszyscy wpierw robią, potem myślą. A ona jest inna. Zastanowi się, rozważy za i przeciw. Ale jak już zacznie działać, nie ma takiej siły, która by ją zatrzymała. Bien sûr qu'elle fera une très bonne reine. Tak między nami. Hjalmar nie jest zbyt porywczy na króla? Zależy, o jakim królu myślisz. Jeśli chodzi ci o takiego, co śle posłów, przesuwa figurki po mapach, rachuje, co mu się bardziej opłaca, to tak, jest zbyt porywczy. Ale Skellige chce innego władcy. Takiego, co utopi Nilfgaard we krwi, który prędzej skoczy w ogień, niż się podda. A to cały Hjalmar. Jeśli wzmożecie ataki, Emhyr się wścieknie. Może ci tego pożałować. My na Skellige nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Obiecałeś mi nagrodę za pomoc twoim dzieciom. I dotrzymam słowa. Proszę, to cacko jest w moim rodzie od pokoleń. I za to, żeś pomógł zachować jego ciągłość, daję je tobie. Piękna robota. Dziękuję. O ja! Słyszałeś? Cholera. Hjalmar zaczął pewnie jakąś burdę. To nie Hjalmar. Chodź. Dajcie jakieś szmaty! Trzeba mu zatamować krwotok, szybko! Tato... Tato... Weź mój płaszcz. Trzymaj się, synku. Wyjdziesz z tego. Jak mnie kiedyś Rekin... Halbjorn? Nie żyje. Krach! Skąd tu się wziął te niedźwiedzie, co? Gadaj! Uważaj, jak mówisz do mojego ojca! Schowaj miecz, szczeniaku, bo Krach też straci syna! Obraziłeś mnie, Lugos, a teraz grozisz mojemu synowi! Nie puszczę ci tego płazem! No to chodź! Chodź! Zatłukę cię jak wściekłego psa! Spokój! Spokój! Dość już krwi rozlano!
Ktoś tu ściągnął te niedźwiedzie, żeby zamordowały naszych synów i braci. Nie zwrócimy im życia. Ale możemy i musimy ich pomścić. Ten ciężar spoczywa na gospodarzu i jego dzieciach. Znajdźcie winny, Hankraid. Znajdźcie i zabijcie. Inaczej wasz ród będzie przeklęty do setnego pokolenia. Nikt nie widział, skąd się tu wzięły te niedźwiedzie? Mniejsza z tym! Już wiem, gdzie szukać wody. Czekaj, oszalałeś! Chcesz kogoś zasiedź, zanim sprawdzimy, co się naprawdę stało? Sprawdzaj sobie. Ja w tym czasie zmyję hańbę z naszego klanu. Hej, jarlowie już cię nie słyszą. Możesz przestać bawić się w bohatera i pomyśleć przez chwilę? Chodzi o nasz honor. Z tym nie można czekać. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Ktoś tu wpuścił te niedźwiedzie. Odpowiedź na to, kto za tym stoi, jest na tej sali. Masz rację, Cyrys. Pomogę ci. Dzięki. Do zobaczenia. Wrócę z głowami zdrajców. Ja tu na razie zostanę. Ktoś musi to wszystko ogarnąć, wezwać Zachorów, wydać ciała krewnym. Wilku, dziękuję. Sportel. Widziałeś kiedyś coś takiego? Nie, i mam nadzieję, że już nie zobaczę. Skąd się wzięły te niedźwiedzie? Ludzie się śmiali, jedli, pili. Jakby zaczęła się rzeź. Krew aż bryzgała na ściany. Gadanie niczego nie da. Pora się rozejrzeć. Daj znać, jak coś znajdziesz. Ja pogadam z resztą. Może ktoś widział coś więcej niż ja. Ładne ślady miece, kół, pazurów, złamania. Ciężko powiedzieć, od czego zmarł. Przecież bramy były zamknięte. No dobra, co my tu mamy? Łeb niedźwiedzi, ale język krótki jak u człowieka. Spyska śmierdzi miodem pitnym i czymś jeszcze. Czymś ziemistym. Niedźwiedzie lubią miód, ale nie pitny. Dziwne. Coś tu jest pod futrem. Tatuaż? W kształcie niedźwiedziej łapy. Stara blizna ze śladami po szwach. Wygląda na to, że to był pół człowiek, pół niedźwiedź. Coś jak likantrop. Ale nie ma pełni, więc przemianę spowodowało co innego. Może coś, co zjadł albo wypił. Miód. Miód pitny o ziemistym zapachu. Trzeba sprawdzić rogi i misy. Otyk. Cholera, taki młody chłopak. No putain, mais la caméra, quoi. Wszystkie rogi puste. Kamera. Kamera 1, kamera 2. Aha, to ten ziemisty zapach, który czuć było z pyska niedźwiedzia. Coś jak grzyby? Misa jest pusta. Ale ta woń unosi się jeszcze gdzieś indziej. Gdzieś na tej sali. Słabe ramię ją dzierży, prawda? Matka, patrz, kto idzie. Geralt, zabójca giganta. Naro, kieskes. Jest. Miód zaprawiony jakimiś grzybami. I czymś jeszcze. Ludzką krwią? Cyrys! Kąd ich? Jeden ze strażników widział, co się stało. To nie były niedźwiedzie, tylko jacyś... Ludzie, którzy się w nie zamienili. Berserkowie. Mam podejrzenie, co mogło wywołać tę przemianę. Miód, który pili. Powąchaj. Miód zaprawiono krwią i czymś jeszcze. To chyba jakieś grzyby, ale ich nie rozpoznaję.
W takim razie Hjord może nam pomóc. Zna się na roślinach lepiej niż nie jeden druid. Spróbować nie zaszkodzi. Coraz większe dziwolągi tu przybiewa. Mogę przeszkodzić w modłach? Już to zrobiłeś. O co chodzi? Do jednej z beczek miodu dodano krwi i czegoś jeszcze. Jakichś ziół albo grzybów. Ceres mówiła... Daj mi ten róg. Znam ten zapach. Mardre. To lmekam załoniku. Czy te grzyby mają coś wspólnego z berserkami? Tak, ale tylko w opowieściach, którymi usługiwali dzieci w zimnej nocy. Wojownicy, którzy jedli Mardrem, mieli w przypływie bitewnego szału zmieniać się w zwierzęta. Ale jak mówię, to... Jedynie legendy, wiem. Ale łatwiej mi w nie wierzyć, niż w to, że niedźwiedzie pojawiły się znikąd. Ceres nie kłamała. Znasz się na ziołach. Tak. Zwłaszcza tych, którymi można wpłynąć na umysł. Uspokoić, wywołać sen bez snów. Próbowałem mu pomóc na różne sposoby. Wpierw modlitwą, a potem sokiem z maku. Ale teraz chyba już z tym skończył. To nie takie proste. Ale odzwyczaja się. Mardrym? Nigdy nie spotkałem się z tą nazwą. Na kontynencie mówi się na nie inaczej. Łysiczki, zdaje się. Kojarzę. Chłopi jedzą je, żeby uśmierzyć ból. U Dalryk też ich próbowało. Ale tylko parę razy. Bo w dużych ilościach te grzyby wywołują wizje, koszmary. No tak. Ostatnie, czego u Dalrykowi było trzeba. Dzięki za pomoc. Zapa. Krew i mardrem. Smak ludzkiego ciała i grzyby, które zsyłają wizje. To rzeczywiście mogło wywołać szał. Może nawet przemianę. Może. Ale ciężko mi uwierzyć, żeby ktoś zaprawił miód tu na sali, przy tylu świadkach. Masz rację. Pomagałam w przygotowaniach do uczty, zauważyłabym. Może to się stało, zanim wytoczono trunki na górę, jeszcze w piwnicach. Chodź, może znajdziemy tam jakieś ślady. Ejko. To jest seria z modromu Walseli. Ptomy. Seria z Maintualfiu. Jeśli szybko nie znajdziemy winnego, wojownicy wezmą sprawy w swoje ręce. Otwarcie zaatakują kracha. Harry siebie nawzajem. Według najlepszych tradycji Skellige. Dawno nie było porządnej wojny domowej. I najlepsza broń na nic, gdy słabe ramię ją dzierży. Czułam, że zanosi się na kłopoty. Było za spokojnie. Zabawne, to samo powiedział Arnbald, że na dobrej uczcie i krew, i miód powinny się lać strumieniami. Życzenie się spełniło. Mam nadzieję, że Hjalmar robi teraz coś pożytecznego, a nie po prostu szuka zwady. Spokojnie, jest porywczy, ale nie głupi. Trunki trzymamy na drugim końcu piwnicy, tam na dole. Chodź, pokażę ci. To wódka? Macha kamski spirytus. Komuś się nieźle rozlało. Dobrze, że ojciec ma teraz inne zmartwienia. Jestem tuż za tobą. Co za ulga. Krew i grzyby. Ciekawe, czy da się sprawdzić, skąd pochodzi ta beczka. Wygląda tak jak inna. Promiekiwny. Suisi. Zaraza. Spirytus! O, pitomy sobie. Jest drugie wyjście za beczkami, ale są za ciężkie, nie przesuniemy ich. Nie zamierzam ich przesuwać. Szybko. Je peux pas ramasser le champi-pi, putain.
na tym, żeby nasze śledztwo szybko się skończyło. To tajne przejście? Raczej rzadko używane. Kiedy Hjalmar i ja byliśmy mali, bawiliśmy się... Medalion drży. To miejsce mocy. Stare czasy. Tu m'excuseras, ça c'est vachement important. No tylko dorwę tego piromana. Pomyślmy. Musiał wejść przez główne wejście, tak jak my. Może zostawił tam jakieś ślady. Może. Kiedy trzasnęły drzwi i buchnął ogień. Też słyszałaś trzask pękającej butelki? Nie, ale ja nie posiadam wiedźmińskich zbytków. Staram się nie podsłuchiwać. Tak czy inaczej warto to sprawdzić. Chodź. Tu wszedł w rozlany miód. Rob się urwał. Trzeba poszukać innych śladów w pobliżu. Musiał poczuć, że ubranie się rozdarło, ale za bardzo się śpieszył. Co to? Strzęp jakiejś tkaniny. Nie, to niemożliwe. O co chodzi? Arnwald. Tylko on nosi taką tunikę. Jesteś pewna? Widziałam go w głównej sali ze służącymi. Chodźmy! Skakuj na konia. Dogonimy go. Nie sądzę, żeby posłuchał. Niech się go dorwę. Nie masz szans. Jeszcze zobaczymy. Wolny. Mamy go. Zajdź wite. Problem réglé en deux deux. Mów, czemu zdradziłeś. Albo dokończę to, co zacząłem. Ancrate nie powinni nigdy zasiadać na tronie Skellige. Znam was lepiej niż inni. Porywczy, nieodpowiedzialni. Skellige potrzebuje stabilizacji, silnego króla. A nie takiego, że gromada pijanych jarlów. Ciekawe. Nigdy nie słyszałam, żebyś tak mówił. Ale wiem, kto w kółko opowiada takie rzeczy. To Birna Gran, prawda? Nigdy nie potrafiłeś kłamać, Arnwald. Potrzebujemy dowodu. Twoje domysły to za mało. Arnwald, pomóż nam, a poproszę ojca, żebyś zginął honorową śmiercią. Mam listy od niej. Instrukcje, jak zatruć miód. Ale bez podpisu. Bez pieczęci. Myślisz, że to wystarczy? Będzie nie możemy dłużej zwlekać. Pora zwołać radę. Pas sûr que ça existait du temps de Geralt, hein. De toute façon, c'est une sorcière, c'est quasi sûr. Zwołałem Radę Jarlów na twoje żądanie, Cery Sancrej. Twierdzisz, że wiesz, kto stoi za rzezią na Ker Trolde. Mów zatem. Kto splamił ręce krwią synów i córek Skellige?
Birna Bran. Ta dziewka oszalała. Myślisz, że ktokolwiek ci uwierzy? To ty kazałaś podać zatruty miód berserkom. Słucham? Służba na Ker Trolde nigdy nie przyjęłaby ode mnie poleceń. To twój ojciec przygotował ucztę. To on sprosił gości. Dobrze mówi. Masz dowody na potwierdzenie swoich słów? Lepiej. Mam świadka. Arnwald? Ona mówi prawdę. To Birna kazała zatruć miód. Kiedy Cerys i Wiedźmin zeszli do piwnicy... Straciłeś nas? Klan, który cię żywił? Ludzie, to przecież sługa Ankreid. Powie, co mu każą. Choćby miał za kłamstwo zapłacić własną głową. Dobrze mówi. Arnwald służył na Ker Trolde, odkąd pamiętam. Wiernie niczym pies. Jest jeszcze jeden dom. Oto list, w którym Birna podała Arnwaldowi wskazówki, jak zatruć miód. Nie ma tu mojego podpisu, ani pieczęci. Ale pergamin przesiąkł twoimi perfumami. Są bardzo mocne, wiesz? Ciągle można je wyczuć. To ma być twój dowód, dziewczyno? To ma świadczyć o mojej rzekomej zdradzie? Nie rozśmieszaj mnie. Birna ma rację, Cerys. To za mało, żeby dowieść jej winy. A że Hjalmar też nie przedstawił niczego, co mogłoby oczyścić imię waszej rodziny. Pozostaje mi tylko jedno. Holger, Lugos, pora opuścić ten przeklęty zamek. Musimy ustalić, jaka kara czeka Ruth Ancrain. Popełniacie wielki błąd. Milcz, przybłędo! Czekajcie! Matko, kazałaś mi wyjść tuż przed ucztą. Dlaczego? Synu, nie teraz. Czemu to zrobiłaś? Skąd wiedziałaś? Skąd? Milczysz. Nie uwierzyliście Cerys. Nie uwierzyliście Wiedźminowi. Ale synowi, który oskarża własną matkę, dać wiary musicie. To ona stoi za rzezią. Okryła hańbą siebie, mnie, cały ród. Svanrige! Ja to przecież zrobiłam dla ciebie! Tylko dla ciebie! A więc przyznajesz się do winy. Jako najstarszy z jarlów oczyszczam imię rodu Ancrain. A ciebie, Birna Bran, skazuję na śmierć. Zostaniesz przykuta do skał. Umrzesz z głodu i pragnienia. A twoje szczątki rozdziobią ptaki. La mort bien, bien fun. Elle qui voulait quitter Ker Trolde. Ben voilà. Wiedziałem, że Birna jest rządna władzy. Ale żeby dopuścić się takiej zbrodni... Co teraz będzie ze Svanrige? Straci dom, imię, godność. Pójdzie na wygnanie. Albo się zabije. Dobra, dość już o tym. Dziękuję, Geralt. Po raz kolejny. Nie ma za co. Po raz kolejny. Daj już spokój z tą skromnością. W końcu to kraj bohaterów. I niechaj to ci o tym przypomina. A teraz jadę pod Gedinate na Radę Jarlów. Pora wskazać króla. Jak myślisz, na kogo padnie? Zabierz się ze mną, to sam zobaczysz. Każdy może przysłuchiwać się naszym obradom. Może dołączę później. Liczę na to. I moje dzieci też. Alors on a quand même eu pas mal de petites épées. Alors... Ouais... 4, 6, 8...
merde, c'est un échec du coup. Ah merde. Merde. Bon, bah très bien. Bah on va aller faire le couronnement alors. Bien joué, John. Bien joué, bien joué. À moins que je puisse vous parler à Grar. Pour qu'il m'y emmène. Non, il veut pas. Très bien. J'aurais espéré qu'il puisse m'emmener, mais a priori non. On va y aller comme ça. Je me suis encore chié dans la colle. Et j'ai la flemme de recharger et tout. Ok. On va partir d'ici. Tej, która jest dziewicą, matką i stara. Hej, Wiedźminie, mam dla ciebie propozycję. Masz prosakę. Co to za propozycja? Mógłbym mieć. Zwykle pracuję. Tym razem opłaciłoby ci się zrobić wyjątek.
Poza tym rzadko nadarza się okazja pracy z najsłynniejszym. I do czego słynnemu? Domyślam się, że sporo podróżujesz. Może natknąłeś... Polujesz na nich? Tak, niezłe z nich gnidy. Jest ich trzech, a wszyscy mają... Łatwo ich rozpoznać, bo noszą żółte kapelusze. Na sam ich widok wszyscy zamykają się w domach. Co oczy... Nie, nie spotka... Gdybyś na nich trafił, uważaj. Często już na dzień dobry wbijają człowiek. Nie sądzę, żeby próbowali tak... Z nimi nic nie wiadomo. No nic, ruszam. Les trois frères, c'est un film avec les inconnus. Alors, est-ce qu'il y avait un autre village dans lequel on devait s'arrêter? Potentiellement avant. Miecze na plecach dachać. Wygląda na opuszczone. Ce sera pour une prochaine fois. Là, pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est le couronnement. Sinon, ça voudrait dire que j'ai fait un titre putaclic. Et ça ne correspond pas jusqu'à présent. Toujours respecter mes titres. Natura nie poskąpiła mi łaski głosu. Nie to, co inne. Widzisz, jeden z nas, Egil, nagle za nie mówił. Żadne zaklęcia i eliksiry nie pomagają. Ale ponoć głos mógłbym spróbować, ale nawet nie wiem, od czego zacząć. Co, mam go nastraszyć? O, to.
Właśnie. Nastraszyć, zirytować. Co zechcesz, tak długo, jak nie zrobisz mu krzywdy. Egil kręci się zwykle przy świętym dębie. Biedak pewnie zanosi modły o uzdrowienie. Może jeśli zgaszę mu to ognisko, coś mi powie. Ty jesteś tym milczącym druidem? No ta, głupie pytanie. Widzę, że się nie rozmowa chyba nic tu nie da. Może dałoby się je wykorzystać do jakiejś kuracji szokowej na przykład. Ani pisku nawet, aż do dziś. Złamałem śluby. Zadowolony? Wybacz, zostałem oszukany. Myślałem, że... Buhoho! Wyrazy współczucia! A teraz zejdź mi z oczu, baranie. Słyszałem, jak wrzeszczał. Świetna robota, Wiedźminie. Oto nagroda, jaką obiecałem. No proszę, broda do pasa, poczucie humoru jak u smarkacza. Łapać ją w fluo. Thank you.
Szybko, szybko! Wszyscy jarlowie już się zebrali. Koronacja już się zaczęła. Cerys Ancreit, nową królową Skellige. Bogowie nam sprzyjają. Zasypią. Nie tak dawno temu oddaliśmy morzu króla Brana. Lecz dziś nasza żałoba się kończy. Dziś z woli bogów i klanów wstąpi na tron nowa przywódczyni. A teraz złóżmy jej hołd, wszyscy! Wiem, że niektórzy woleliby widzieć na tym miejscu kogoś innego. Dziękuję tym, którzy stanęli po mojej stronie. Tu, pod świętym dębem, przysięgam, że będę dobrą królową dla jednych i drugich. Chcę, żeby na Skellige zapanowały pokój i dobrobyt. I liczę na to, że wy pomożecie mi spełnić to marzenie. Ça c'est bien. Du coup, s'il a les nerfs. Trzymam za ciebie kciuki. Bywaj. Thank you.
fruit toujours. Medalion duszy to miejsce mocy. Encore un site d'énergie. Niczego nie ukradłam. Jedynie pożyczyłam i od samego początku zamierzałam oddać. Ha! Cóż za wspaniałomyślność! Problem w tym, że kiedy użyjesz maski, stanie się bezużyteczna. Nie mówiąc już o tym, że możesz przy tym pogrzebać nas żywcem, nas i całe wyspy. Pogrzebać? O czym ty mówisz? Nie powiedziała ci? Można się było tego spodziewać. Według mitu Roboros stworzył maskę, kiedy zazdrosne morze pochłonęło jego ukochaną. Roboros nie mógł się pogodzić z tym, że więcej nie zobaczy swej wybranki, dlatego zrobił maskę, dzięki której można zajrzeć w przeszłość. Wiedział jednak, że może jej użyć tylko raz, dlatego czekał, aż zatęskni tak bardzo, że nie będzie mógł już tego znieść. Kiedy morze dowiedziało się o masce, zagroziło, że ktokolwiek jej użyje, ściągnie gniew morza, które w zemście zaleje wszystkie lądy i potopi żyjących. Chyba. Dziękuję, skąd masz tę maskę? Żeglarze z klanu Dimun wyłowili ją niedaleko głębi Miorna. A skąd pewność, że jest autentyczna? Jej wygląd zgadza się z opisami z mitu. Tylko ignoranci bagatelizują ich znaczenie. Zresztą tu nie chodzi o mity, tylko o kradzież. Tobie chodzi o kradzież na Mociri. Mnie też zależy na Ciri, ale kiedy proponowałem Yennefer inne metody, nie chciała słuchać. Mówiła, że zajmą za dużo czasu, a ona potrzebuje wyników natychmiast. Zawsze była w gorącej wodzie kąpana. Fakt, ale teraz ma przynajmniej uzasadniony powód. I za nic to, że może na nas ściągnąć. Co to? O nie! Yennefer użyła maski! Chodź tu, burza psiaty. Comme distraction. Saleté. Il y a un marchand, il est au calme ici. Eine Glas Eben, il die Aden. Eine Glas Eben, il die Aden. Ok, je peux pas parler. Co to było? No co, jednorożce. Jen do cholery, przecież widziałem, że to mglaki. Wiesz, o co mi chodzi? Moc maski je przywołała.
Wyszowór mówi, że maska może doprowadzić do kataklizmu. Na szczęście jest na miejscu i od razu może się zająć jej poskromieniem. Wiesz, że on ci tego nie daruje. Ha, jakoś to przeżyje. Co teraz? Maska pozwala zajrzeć w przeszłość, ale tylko w konkretnych miejscach. Tam, gdzie wydarzenie zostawiło silny magiczny ślad. Trzymaj! Ja mam ją włożyć? Tak, a ja rzucę zaklęcie, które pozwoli mi widzieć twoimi oczami. No to chodźmy. Tędy. Pierwsze miejsce już znalazłam. Ależ wieje. Tu, włóż maskę. Jakieś instrukcje? Nie ściągaj jej, póki nie zobaczymy wszystkiego. Nie oddalaj się. Telepatia ma ograniczony zasięg. Co to? Portal? Wyszło z niego dwoje ludzi. Kobieta to Ciri. Skąd wiesz? Ruszała się jak wiedźminka. Poszli chyba w tamtą stronę. Chodź, znajdźmy następne miejsce. Ouais, t'as vu son roulement de petit cul, ouais, surtout. A vous, Kiki. GG. A tego nauczyłam się zaklęcia. Chodź, chodź. No jak, gotowy? To użyj maski. Uważaj! Co to było? Jakaś magiczna eksplozja. Tak silna, że nawet i echo było groźne. Idę o zakład, że to ona zniszczyła las. Ale Ciri i jej towarzyszowi nic się nie stało. Widziałem, jak uciekali. Sprawdźmy dokąd. Nie podoba mi się to miejsce. Mnie też nie. Jeśli ktokolwiek tu był, kiedy wydarzył się to, to małe szanse na przeżycie. Rozumiem, co masz na myśli. Ale nie martw się. Ciri potrafi o siebie zadbać. Włóż maskę. Ktoś gonił Ciri, widzisz to? Chyba ją ranił. Ale uciekła. Znowu przez portal. Wiesz dokąd? Ślad magiczny prowadzi do Velen. Może uda ci się też ustalić, dokąd uciekł towarzysz Ciri. Portal musi być gdzieś tutaj. Spróbuję go znaleźć, chodźmy. Ale jeszcze coś jedno. No jak, gotowy? To użyj maski. Ładna walka. Jeden odepchnął drugiego wiązką potężnej magii, po czym uciekł przez portal. Czarodziej? Prawdopodobnie. Popełnił malmerzy elf. To kompan Ciri, ten, który ją zranił. Skąd wiesz? Nie wiem, zakładam. Obaj pojawili się w poprzednich wizjach. Ciri ma silnego sojusznika. Wiesz, dokąd uciekł czarodziej, który był z Ciri? Jego ślad też prowadzi do Velen. Ale współrzędne wyjściowe są inne niż przy portalu Ciri. Eksplozja musiała zakłócić teleportację. Może to zbieg okoliczności, ale kiedy byłem w Velen, spotkałem Kaire Metz. Twierdziła, że był u niej czarodziej, który szukał Ciri. Zdziwię się, jeśli to nie ten sam. Kimkolwiek jest, robi się coraz bardziej interesujący. Może coś zostało z tamtego, który oberwał czarem. O, no proszę, wypogadza się. Pewnie myszowór zapanował nad pogodą. I znowu będziemy mieć go na karku. Jesteście z siebie zadowoleni? Zobaczcie, do czego doprowadziliście.
Jeśli znalezienie Ciri będzie wymagało czyjejś śmierci, to zaczniecie zabijać? Pies się. Są takie osoby, dla których jestem gotów na wszystko. I nie liczysz się przy tym z nikim i niczym. Nie histeryzuj. Proszę, masz z powrotem swoją maskę. Teraz zda się najwyżej na popielniczkę, jest bezużyteczna. Mam nadzieję, że przynajmniej czegoś się dowiedzieliście. Owszem. Rozmawiam z Geraltem, z tobą policzę się później. No więc? Naszym zdaniem rzucono tu potężną klątwę. Brzmi sensownie, zważywszy na to, co się stało z lasem. Wiecie na kogo? Jeszcze nie, ale wiemy, że wcześniej była tu Ciri. Wyszła z portalu w towarzystwie jakiegoś czarodzieja. Ktoś ich gonił, doszło do walki. Ciri została raniona, ale uciekła. Dokąd? Prawdopodobnie do Velen. Czarodziej otworzył dla niej portal. Później rozprawił się z tym, kto ją zaatakował. I co, i tyle? Zdaje się, że mogliśmy trafić na coś ciekawego. Musimy zbadać jeszcze jeden ślad. Wydawało, że poleciał gdzieś tam. Coś leży pod tym drzewem. Dasz radę? Dam. Zbroi nie ma krwi ani śladów pocięcia. Towarzysz Ciri go, jakby to mówicie... Zdezintegrował. Piękny pancerz, ale nie rozpoznaje rzemieślnika. Ba, nie rozpoznaje nawet skąd pochodzi. Pewnie dlatego, że należał do jeźdźca dzikiego gonu. Co? A więc to dziki gon. Tego się obawiałem. Najpierw tu, potem na Hindarsfjall. Czego oni... Tak, szukają Ciri. Ale dlaczego? Są z nią. W żyłach Ciri płynie starsza krew. Racja. Jej ród wywodzi się od samej Lary Doren. Przez to kobiety zawsze miały niezwykłe zdolności. Ale żeby to było aż tak ważne? Ciri jest wyjątkowa. Podróżuje między miejscami tu i w innych światach. Przestrzeń nie jest dla niej żadną przeszkodą. Dlatego dziki gon chce ją dopaść. Skoro już o tym mowa, dziki gon był też na Hindarsfjall? To było dobrych parę tygodni po tym, jak tu na Ard Skellig wydarzył się kataklizm. Upiory napadły na Lofoten o zmierzchu w trakcie burzy śnieżnej. Dziwne jak na tę porę roku. Ludzie mówili, że wpadły do chat, ubiły tych, co stanęli im na drodze, a potem pognały w głąb wyspy. Ktoś przeżył? Kilkanaście kobiet i jeden starzec. Następny przystanek Hindarsfjall. Będę na ciebie czekać na plaży pod Lofoten. Widzimy się na miejscu. Powodzenia. Dajcie znać, jak się czegoś dowiecie. C'était pas vraiment une explosion. Alors, ce que je vais vous proposer du coup, c'est plutôt de faire quelques quêtes secondaires là, finalement. Parce que clairement, je me vois mal faire la suite de l'aventure là maintenant. Panneau dans le coin. Pour me téléporter. Qu'est-ce que c'est ?
y a une route. Avec une route, on peut être en droit de se dire qu'il doit y avoir un panneau. Zlecenie? Nie, trafiłem tu przez przypadek. Czego chcesz? Ten mężczyzna, kto to jest? Mój kochany, czy raczej jeden z moich kochanków. Zazwyczaj ich przeganiam, jak już jest po wszystkim, ale ten mnie chrapie, więc pozwoliłam mu zostać. Na co ci te wszystkie kwiaty? Będę miód robić, jak to leśny sukup. Jak to na co? Żeby było ładnie. Potwory też mają potrzeby estetyczne, wiesz? Jeśli któryś z tych kwiatków ci się podoba, to go sobie weź. Lubię się dzielić. Bywaj. Fleur de mouron, je sais pas à quoi ça servira, mais c'est récupéré. C'est cool. On tombe sur des trucs qu'on cherchait pas. Fantastique. On va suivre la route en sens inverse. On tombera bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a encore des loups? Un panneau quoi.
Malaku. A ty, Zergul. Nie kuchany.
le mou dans l'évaporateur. Allume le feu sous l'évaporateur. Sami radzimy sobie z potworami. Tempo, tempo! Reste sur cette putain.
Czego chcesz? Szukam Hammonda. A po co? Interesy. O tej porze zwykle modli się w kapliczce na wzgórzu. Jak chcesz kupić niewolników, to musisz poczekać, aż skończy. Bo kto? Modli się. Z tego, co mi o nim mówili, nie wynikało, że jest bogobojny. Wszyscy, którzy go znają, wiedzą o tym. Kolejne szpice. Wiecie, co robić. Kolejne zwycięstwo, bym mógł wam złożyć jeszcze jedną ofiarę z łupów. Nie przeszkadzaj sobie. Czego, kurwa? Ponoć należałeś do Hanzy Taulera. Mów, kurwa, czego chcesz! No dalej, tłumacz się, skurwysynu! Szukam Bertrama Taulera. A cóż ty, kurwa, za jeden? Znajomy,
jednej twojej znajomej. Szukam Taulera i myślę, że możemy się jakoś dogadać. Komuś w Nowigradzie nie w smak nasze interesy? Pierdolone gildie! Kurwa, na co czekacie? Zajebać go! Ja Jednak znalezienie mnie nie było proste. Bowiem, jak dowiedział się Wiedźmin, zadarłem z szefami nowigradzkiego półświatka przestępczego i zniknąłem. Geralt odkrył w końcu, że trafiłem do lochu w straży świętego. Wspólnie z przyjaciółmi Geralt zdołał w końcu uwolnić mnie. I dobrze zrobił, bo wiedziałem, co stało się z Ciri. Niestety, dziewczyny nie było już w mieście. Ścigana przez grupę zbirów, a potem osaczona przez straż świątynną, musiała się teleportować. Gdzie trafiłem? Tego wówczas nie wiedziałem. Finalement, on aurait pu continuer un petit peu l'histoire.
Cthul. Bóg Cthul. Krawki nigdy nie wybieraj się sam. Zawsze z partnerem. Ej, ty! Widziałeś jakieś cielęcie? Nie straszył. Wiecie? Co tak późno? Prowler prawdopodobnie mieszka w Nowigradzie i nie zerwał znajomości z Hammondem. Łączą ich interesy. Po cichu pośredniczył w handlu żywym towarem. Jest właścicielem statku Perła Wybrzeża, który kursuje na Skellige. Dzisiaj nazywa się Roland Troyger. Oficjalnie jest szanowanym nowigradzkim kupcem i filantropem. Mieszka w rezydencji w Złotym Mieście. W takim razie chodźmy odwiedzić Taulera. Patiente plus que ça pour le dénouement de cette quête. Par contre, c'est temps de chargement. Mam plan, jak dostać się do środka. Jeśli plan nie uwzględnia strażników, to pewnie będziesz chciał go zrewidować. Spokojnie, dopóki sami nie zaczną. Jesteście oczekiwani. Zapraszam. Czujcie się jak u siebie w domu. Wiedźmin. Zgadza się. Pozwólcie, że przedstawię wam moją żonę Letycję oraz dwójkę moich szkrabów. Wiecie, kim jestem. Ja słyszałem o was. Zadawaliście ostatnio dużo pytań na mój temat, a to zawsze zwraca uwagę. Z jakiej szkoły pochodzisz? Ze szkoły kota. Obawiam się, że nie zostało nas wielu. Wiedźmini nie mogą mieć dzieci. Ale mogą je adoptować. Ewentualnie przyjąć pod swój dach wraz z matką i uznać za swoje. Zrozumiałbym, gdyby wiedźmin został najemnym zabójcą, ale kupcem? A czemu nie? Każdy z nas chciał kiedyś zmienić swoje życie. Ja nie poprzestałem na marzeniach. Ponoć żaden wiedźmin nie umarł jeszcze w łóżku. Ja będę pierwszy. To się jeszcze okaże. Mój przyjaciel chciałby z tobą porozmawiać. Chłopcy, odprowadźcie Letycję i dzieci. Zostawcie nas samych. Goście chcą ze mną pomówić. Słucha. Rozmawiaj z nim, Geralt, bo mnie trafi szlak i zajebie skurwysyna po pierwszym słowie. W
Twoja żona wie, kim byłeś? Nie mamy przed sobą tajemnic. Każdego dnia modli się za mnie. I wiecie co? To chyba działa. Kurwa mać. Spokojnie, Lambert. W dniu oświadczeń wyznałem jej wszystko. Tamtego dnia zacząłem nowe życie z czystym kątem. Ładnie się tu urządziłeś. Okazuje się, że mam smykałkę do interesów. Pieniędzy starcza, by utrzymać rodzinę na wysokim poziomie. I na filantropię. Instytucja panny Marabelli nie narzeka na małe datki. Podobnie Miejski Fundusz Wdów i Sierot oraz wiele innych. Pamiętasz jeszcze Aidena? Wiedźmin. Zabójstwo w Elander. Dobrze opłacone, jak mniemam. Pamiętam. Jego i innych. Wszystkiego żałuję. Akurat z Aidenem było inaczej. Wbrew plotkom wcale nie mieliśmy go zabić, ale zostaliśmy do tego zmuszeni, gdy nas zaatakował. Jaka jest twoja wersja tej historii? Aiden przyjął zlecenie na odczarowanie córki Duke'a. Wziął pieniądze. Zawalił sprawę i wyjechał, gdy dziewczyna zmarła. Łżesz! Nie mieliśmy go zabić. Byliśmy windykatorami. Ponieważ nie miał pieniędzy, zażądaliśmy od niego mieczy. Odmówił. Doszło do awantury. Wien była na stanowisku snajperskim i puściły jej nerwy. Trafiła Aidena w oko. Potem zaczęła opowiadać własną wersję tej historii, żeby zatuszować blamasz. Wystarczy już tych opowieści. I co teraz? Może się zmieniłeś, może nie. Dla mnie i dla Lamberta to bez znaczenia. Zabiłeś Aidena i chuj z tego, że masz teraz nowe życie. Nie wierzę w drugą szansę. Jak chcesz, Lambert. To twoja sprawa i twoja zemsta. Długo czekałem na ten moment. A ja nie mam zamiaru dać się zabić. Voilà. Dzięki za pomoc, Geralt. Proszę. Chcesz jeszcze o tym gadać? Nie chcę. Do zobaczenia. Za jakiś czas. Bywaj. Alors déjà, on va se mettre ça.
Yennefer miała rację. Ciri rzeczywiście pojawiła się na Skellige. Przybyła tam z innego świata, w towarzystwie zamaskowanego czarodzieja. Dziewczyna i czarodziej walczyli z dzikim gonem, a potem uciekli przez portale prowadzące do Wely. Tutaj urywał się jeden trop, a zaczynał drugi. Dużo później dziki gon pojawił się na wyspie Hindarsfjall, co mogło znaczyć, że Ciri wróciła na Skellige. Chcesz coś kupić? Fantastycznie. Pokaż. On va lui vendre quelques merdes qu'on a. Ça.
Gospoda! Aha. Czasem ktoś komuś po... Co? Ale... Ils n'en vont pas. Ah tiens, je vais lui vendre mes selles. Mes seilleurs. Et on joue au quint. Maman. Allez. Fais chier.
czasy nas... Thank you.
Mogę zająć chwilę? Jestem tu, by służyć bogini i jej wiernym. Ty jesteś z Fana? Obcy też mogą się zapisać? Freja nie dzieli ludzi na... Nasze wyścigi są... To tłumaczy nazwę. Odwaga, jeśli ci jej... Ok, c'est les courses de chevaux. C'est pas forcément ce que j'ai envie de faire ce soir. Sachant que c'est pas demain ni que je vais pouvoir les faire puisque je suis pas chez moi. Ce qui explique également que demain soir, le live est incertain. Ah, z tego niewiele zostało. Otwór powlókł rozszarpane ciało do lasu. Witaj, Ian. Dobrze, że jesteś. Zaczynałam już tu marznąć. Trzeba było się cieplej ubrać. Aha. Jeszcze powiedz, żebym lepiej sobie nerki zakryła. Możemy iść? Możemy. Ostatni raz byłam na Hinterstwie Alładnych parę lat temu. Ale jeśli dobrze pamiętam, Lofoten jest w tę stronę. Mogę, j'en viens de Lofoten. Zniszczone chaty i świeże groby. Tak, to musi być tu. Jakieś zgromadzenie. Przychodzimy nie w porę. Na rozmowę o dzikim gonie nie ma dobrej pory. Lekkie wąsy im wyrosły, a już w ziemi. A ja... Nie prêtres de Freya. Jakiś rytuał. Musimy poczekać. Wcale nie musimy. Ale diplomacji. Wybaczcie, że przerywam, ale mamy do was sprawę. Widzisz przecież, że wspominamy zmarłych, a... A my szukamy kogoś, kto może jeszcze żyje. Proszę, to pilne. Mówcie więc. Szukamy dziewczyny o imieniu Ciri. Młoda, szare włosy i zielone oczy. Przykro mi, nie ma jej tu. Chyba, że w grobie. Znaczy, nie przypominam sobie takiej, ale tyle ciał chowałam. Mogłam zapomnieć. Ta Ciri. Ona miała blizdę. O tu, na policzku. Tak, tak. Co się z nią stało? Nie wiem. Widziałam ją przez chwilę tuż przed tym wszystkim. Była w stajni. Z tchórzem. Niechaj będzie po trzykroć przeklęty. Ten tchórz, o którym mówicie, ma jakieś imię? Miał, póki starszyzna nie wykreśliła go z sagi przodków. To jakby przestał istnieć. Prawo zabrania go dotykać, rozmawiać z nim, choćby wymawiać jego imię. Czym sobie na to zasłużył? Tym, że uciekł przed gonem. On jeden! Musimy porozmawiać z tym tchórzem. Nawet jeśli to wbrew waszym zwyczajom. Przyjeżdżacie za późno. Poszedł do świętego ogrodu walczyć z Morkwargiem. Morkwarg? Morkwarg?
Co to? Raczej kto? To najpodlejszy człowiek, jakiego znało Skellige. Nie było dla niego żadnej świętości. Napadał na ziemię własnego klanu. Brał złoto od Nilfgaardu. Mordował ciężarne, a dzieci? Znam ten typ. Mówiono o nim, że boi się tylko jednego. Gniewu bogów. Morkwark chciał udowodnić wszystkim, jak bardzo się mylą. I przybił do Hindarsfjall obrabować ogród bogini. To było kilkanaście lat temu. Arcykapłanka Ulwe stanęła mu na drodze. Wbił jej nóż między żebra i rzucił w błoto. Nim się wykrwawiła, rzuciła na niego klątwę. I Morkwark zmienił się w potwora. Klątwa, potwór. Wygląda na to, że będziesz miał co robić. Mogę pozbyć się Morkwarga. Nie wiem jeszcze, w co się zmienił, ale srebrny miecz powinien załatwić sprawę. To nie takie proste. Znaleźli się już tacy, którzy zdołali pokonać Morkwarga, ale on zawsze wraca. Czyli klątwa jest złożona. W takim razie potrzebuję więcej informacji. Rozumiem, ale nie wiem nic więcej ponad to, co już powiedziałam. Porozmawiaj z Tordarem, synem Einara. On był w ogrodzie, kiedy wpadła tam drużyna Morkwarga. Widział, co się stało. I jako jedyny z pielgrzymów uszedł z życiem. Zamieszkał w Larvik. I tam na przystani go znajdziesz, o ile nie będzie akurat na morzu. Gdzie jest ten święty ogród? Niedaleko, na północ stąd. Hodowałyśmy tam... A teraz? A teraz możemy przejść tylko do drzewa, które zasiała sama bogini. Ci, którzy schodzą niżej... Dzięki za pomoc. Rozumiem, że zamierzacie teraz pójść do... Nie lubię, jak zachodzą tam obcy, ale... Zwyczaj nakazuje, by pielgrzymi złożyli pod drzewem ofiarę z własnej krwi. Tchórz też tak pewnie zrobił. O nas możecie być spokojne. Geralt i ja jesteś... Zabójca. Alice, patrz. Boję się, że to martwy trop. Nawet jeśli tchórz nie żyje, poradzimy sobie. Niby jak? Zobaczysz, jak przyjdzie pora. Mogłabyś być czasem mniejsza. Mogłabym, ale taką przecież nie powiesz, prawda? Hej, Geralt, wracaj! Oho, to musi być ten Morkwark. Niezły ma... Gryza! Tylko gryza! Chociaż kawałek! Kawałeczek! Jest! Chyba się nie ucieszył na nasz widok. Niech poczeka, aż zobaczy mnie z bliska. To od czego zaczynamy? Chodźmy pod drzewo, o którym mówił kapłanki. Masz zamiar upuścić krwi dla bogini? Niekoniecznie, ale tchórz pewnie to zrobił. Mógł zostawić jakieś ślady. Tchórz tu był. Patrz.
Tu, gdzie jest ten odcisk. Przykląkł na jedno kolano i naciął skórę, żeby złożyć ofiarę. Tu są odbarwienia po krwi. Widzisz? Nie. Może jestem nieludzko piękna, ale nie mam nadludzkich zmysłów jak ty. Dlatego nie powinnaś schodzić tam na dół. Nie obraź się, ale w tych chaszczach i błocku będziesz dla mnie... Kula u nogi? Chciałem to ująć nieco delikatnie, ale tak, mniej więcej to mam na myśli. Dobrze, zrobimy jak mówisz. Jakby co, będę cię wspierać zaklęciami z murów. No dobra, do zobaczenia. Nie zrób sobie krzywdy. Pamiętaj, potrzebuję cię, żeby znaleźć Ciri. Hej, daj spokój. Żartowałam przecież. Głupta się. Potrzebuję cię. I kropka. Lepiej. Désolé, je préfère Triss. Mm-hmm. Lepiej. Krew tchórza. Mocno broczył. Trop jest wyraźny. Powinien mnie do niego doprowadzić. Coś tam niżej jest, ale nic nie widać. Ślady. Tchórz szedł ostrożnie. Ślady potwora. Biegł. Gonił coś. Krew tchórza. Widać Morkfargowi znudziło się skradanie i uderzył. Krew tchórza. Krew tchórza. Psia krew. Drzwi ani drgną. Chórz musiał je zabarykadować albo zamknąć. Muszę iść naokoło. Widać Morkfark łatwo nie odpuszczał.
trou de peu dans le coin, putain, c'est trop bien. Tędy nie przejdę. Może dołem, jak otworzę śluzę. Te dźwignie wyglądają na standardowy mechanizm. Jedna do wyboru śluzy, druga, żeby ją opuścić albo podnieść. W tchórza. Ślady prowadzą do studni. Widać, tchórz wolał utonąć, niż dać się zjeść. Czyli jestem pod jej. Hej, słyszysz mnie? Geralt, przestraszyłeś mnie. Nie chciałem. Ja myślę. Daj znać, jak znajdziesz tchórza. Krew tchórza.
j'ai rien vu. C'était une illusion. Juste une illusion. Allez. Ah, bah il est mort. Très bien. Zaraza, nie żyje. To od dłuższego czasu. Znalazłem go. I co? I widziałem zgnilce, które były w lepszym stanie. Szlak. Dobra, zbierz to, co z niego zostało i chodź na górę. Zakładam, że masz jakiś plan. Nie, po prostu lubię sobie popatrzeć na gnijące mięso. Pogadamy na górze, dobra? Jen, czarująca jak zawsze. No chodź, ktoś chce cię poznać. Proces gnilny zaszedł już daleko, ale struny głosowe są jeszcze całe. Może coś z niego wyciągniemy. Nie wygląda mi na rozmownego. Każdego można zmusić do gadania, nawet trupa. Trzeba tylko wiedzieć jak. Myślałem, że nekromancja jest zakazana. Seks przedmałżeński też. Nie zawracajmy sobie głowy głupotami. Potrzebujesz jakichś składników do zaklęć? Krwi noworodka, języka dziewicy i skrzek ptaszki. Ale poważnie, tym razem bez sarkazmu? Na poważnie to nie. Jestem czarodziejką, a nie wiejską zielarką. Trzeba mi tylko energii, dużo energii. Więc dobrze się składa, że jesteśmy w miejscu nasyconym magią. Ale też uznawanym za święte. Kapłanki będą wściekłe, jeśli użyjesz mocy ogrodu do ożywiania trupów. A zatem załatwmy sprawę, zanim pojmą, co tu się dzieje. Bon, bah, allez, au travail. On est plus à ça près au niveau des ennemis. Entre sac à souris et compagnie. Selene! Selene! Zafren! Selene! Selene! Davedo! Z Lofoten? Nie! Ja mam imię! Ja! Szukamy Ciri. Szare włosy, zielone oczy. Co się z nią stało? Przez nią nie wyklei! Nie interesuje mnie to! Co się z nią stało? Co tu robiła? Mów! Nie! Super kooperatyw, le mec! Mów! Może była... Prawie usunęła! Allez, le geste de Ciri. Et bien sûr, avant ça, temps de chargement, les meilleurs, on les occupera. Thank you.
pomóż mi. Mi i jej. Ciri, jaskółko, słyszysz mnie? Słyszę. Muszę cię teraz zostawić. Ja błagam cię, to z całą popielców, zapamiętasz? Powtórz. Skała topielców. Obudziłaś się, a już myślałem, że... Gdzie ja jestem? Coś ty za jeden? Spokojnie. Jesteś w Lofoten na Hindarsfjall, a mnie wołają Skjal. Ale jak ja... Skąd? Wyłowiliśmy cię z morza, ja i ten twój przyjaciel. Pomóż. Pomóż mi wstać. Może nie powinnaś jeszcze... Nie gadaj tyle, tylko podaj mi rękę. O! To mój braciszek. Ledwie go spuścić z oczu, a już się garnie do dziewczyny z łapami. Astrid, ale ty głupia jesteś. Widzisz przecież, że jej pomagam wstać. Przykro mi, ale muszę przerwać tę romansę. Chodź, idziemy do sauny. Gdzie? Czego rozdziawiasz usta, jakbyś chciała, żeby tam węgorz wlazł? Do sauny! Dziewczyno, byłaś sina z zimna, jak cię tu przynieśli. Musisz się porządnie wygrzać. Naprawdę nie ma potrzeby. Ja już się dobrze czuję. Hej! Dobrze? Przecież ty nawet na nogach nie możesz ustać. I nic dziwnego, mięśnie masz jeszcze sztywne z zimna. Ale nie bój się, zajmiemy się tobą z mamą. Przepraszam, ale ja muszę iść do skały topielców i to jak najszybciej. Siłą cię nie zatrzymamy, ale do skały daleko, a ty ledwie chodzisz. Lepiej, żebyś pojechała konno. Właśnie, Skjal przygotuje wierzchowce. Chwilę zaczekasz, ale i tak na miejscu będziesz szybciej, niż gdybyś szła. Dobrze, niech będzie. Bardzo wam dziękuję. Oj, tam nie ma za co. No chodź, musisz wypocić te choroby. A moje ubrania? Już je tam zaniosłam. Chodź. Ale le petit Skjal, il voulait se la faire, la série. Ten w masce to jest z daleka, co? Oj, tak. Z bardzo daleka. A skąd? Ale jesteś ciekawska. Dziwisz się? Całe życie siedzę na tym odludziu. Chciałabym podróżować jak ty. Jak ja. Wierz mi, nie chciałabyś. Dobrze, znaczy, że mięśnie pracują. I uważaj na cięciwe, żeby on ostry. Tato! Nie! Rozmąż mi są syle z siłą, putain! Dobra, właśnie rozbieraj się. Dunaga? No raczej. Mam gęsią skórkę. Patrz. Jesteś, ja już się martwiłam, że ona... Oj, mama, bo ty się zawsze martwisz. Wszystko w porządku, co nie? Mm-hmm. Tak, raczej tak. To dobrze, dobrze. A co ty tam, dziecko, masz na udzie? Siniak? To? Nie, to tatuaż. Rzeczywiście. Czerwona róża? On coś oznacza? To pamiątka po kimś bliskim. Już to sobie wyobrażam. Byłaś obiecana pięknemu młodzieńcowi, dał ci czerwoną różę, nim odpłynął w rejs, ale pochłonęło go okrutne morze. Prawie.
Ach, muszę powiedzieć ojcu, żeby przestał ci przywozić z rajdów te romansidła. No, my tu gadu-gadu, a para ucieka. Trzeba węgle polać. Powiedz, tam gdzie mieszkasz, też macie sauny? Wiesz, ja nie mam domu, jestem w podróży. No właśnie, płynęłaś gdzieś na statku, tak? Statku? No przecież z morza cię wyłowili, czyli się rozbiłaś, tak? Tak, na statku. Właśnie, z Nowigradu. I co cię sprowadza na Skellige? Powiedzmy, że kogoś tu szukam. Mam nadzieję, że nie ukochanego. Dlaczego? Bo byś złamała Skialowi serce. Zadurzył się w tobie po uszy. Cały dzień siedział przy łóżku i gapił się na ciebie jak w obrazek. Astrid, przecież prosił, żebyś nie mówiła. Ups. No ale skoro mleko się już rozlało, to Skiala ci się podoba, co? Jest. Szczerze mówiąc, wolę kobiety. Tak, prawdę śpiewają skaldowie. Miłość. Ja mam pensé, pas tout à fait vrai. Pas tout à fait fou, je veux dire. Bardzo miło mi się tu zdarzyć. Dans les romans, parfois on fricote avec lui. Rozumiem cię. Kto by chciał zostać w tej dziurze? Każdy z każdym spokrewniony i śmierdzi rybą. Ty chyba akurat z nikim nie jesteś spokrewniona, bo drugiej takiej Zołzy w Lofoten nie ma. Sieć już cicho. Dziecko, Skial już pewnie wyszykował konie, ale zanim do niego pójdziesz, powinnaś wskoczyć na chwilę do wody. Dobrze ci to zrobi. W sumie, czemu nie? Za tymi drzwiami jest wyjście na pomost. Uważaj tylko, wyśliski. Dziękuję wam raz jeszcze. A ja jeszcze raz mówię, że nie ma za co. Szerokiej drogi. Ale zimna. Whisky at Na zdrowie. On peut aller se revêtir. Pas sortir comme ça. La porte elle est là. Attends, je peux voir un truc quand même. Ah merde, je peux plus. J'ai essayé la serviette. O, jesteś. Konie już gotowe. Ja też. To co? Jedziemy? Słuchaj... Mam nadzieję, że moja siostra nie naopowiadała ci żadnych głupot. Przepraszam, ale nie mam teraz czasu na powaduchy. Racja. Zresztą to nieistotne. Ja pojadę na Njordzie, a ty na Siwej. To stara klacz, ale do skały cię... Ratujcie się! Nie ruszaj się stąd, ja... Potrafię o siebie zadbać.
Świata. Nie, jeszcze nie. Ale muszę uciekać, oni mnie szukają. Wskakuj na konia. Pokażę ci drogę do skały. Powinieneś zostać. Sprawdzić, co zastał twoją mamą. Potem, jak zobaczysz, że dotarłaś na miejsce. Chodź. Elles sont mortes le temps qu'on vienne. Uważaj, są kruszaj, Ciri! Nie oglądaj się! Le cheval est déjà à fond. Je peux pas faire mieux. Ça va mettre 107 ans. Co się stało z tym stworem? Co? Zostaw moi! Co? Miałem go do Nara, ale on sprzedał go. Komu? Nie wiem! Odejdź! Bo powiedz mi, jak było oczyść moje imię! Odejdź, mówię!
Chodźmy stąd, jak najszybciej. Wierz mi, nie musisz mnie namawiać. Ogród! Nasz ogród! Jak mogliście? Pomogłyśmy? Spokojnie. Nie waż się mnie uspokajać. Jestem wściekła i mam do tego pełne... Nie mieliśmy wyboru. Inaczej nie dowiedzielibyśmy się, co się stało z naszą... Myślicie, że to was usprawiedliwia? Że dla jednej obcej ko... W waszych oczach na pewno nie. Zadbam o to, żeby całe Skellige usłyszało... Czekaj. To ja zrobiłam. Ja sama. Gra... Powinnam była się spodziewać. Czarodziejki. Nikt przed tobą drzwi nie otworzy. Nikt ci jadła nie pod... Nie. Nie musiałaś. Nie, ale chciałam. Nie chcę już o tym rozmawiać. Skupmy się lepiej na tym, co wyciągnęliśmy ze Skiala. Wygląda na to, że kluczem do odnalezienia Ciri jestem... Widzisz, spotkałem coś. Gdzie? W Velen. W kasztelu, którym do niedawna władał niejaki baron. A teraz jego prawa ręka, sierżant. Musisz do niego wrócić i go zabrać. Gorzej, że na Brzydalu ciąży jakaś klątwa, która odebrała mu rozum. Nie marudź, będzie dobrze. Nie ma takiej klątwy, z którą nie poradzą sobie wiedźmin i czarodziej. A powiedz, czy to... O co chodzi? Powiedz. Myślisz, że to coś, to może być Ciri? Że ona, no wiesz, została zmieniona jakimś zaklęciem? Nawet nie chcę o tym myśleć. Geralt, musimy brać to pod uwagę. Może. W Nowigradzie szukała leku na jakąś potężną klątwę. Ale nie chcę teraz tego wstrząsać, bo zwariuję. Po prostu róbmy swoje i zobaczymy, co dalej. Wiele się nie dowiedzieliśmy. Ale przynajmniej możemy być pewni, że Ciri nie ma już na Skellige. Ani w Velen, ani w Nowigradzie. Znowu gdzieś przepadła. Może jeśli uporządkujemy informacje, które udało nam się zebrać do tej pory, popchnie nas to dalej. Też mam taką nadzieję. W co ona się wpakowała? Beleszczę z Sylwesz. Ale wyciągniemy ją z tego całą i zdrową. Przyrzekam ci to. Ciri na Skellige zbadaliśmy już prawie do końca. Pora wracać na kontynent. Zanim odjedziesz, jest coś jeszcze. Coś ważnego. Co takiego? Spotkajmy się w Larvik, w hali wojowników. Tam porozmawiamy. Może później. Cóż, jak musisz, to musi. W pałacu w Wyzimie. Musimy przecież złożyć. Ciri, to nasza sprawa. Możliwe, ale nie tak się umawialiśmy ze Mhyr. Nie ma mowy. Cóż, ja cię do tego nie zmuszę. Poczekaj. Ta sprawa w Larvik jest dla mnie naprawdę ważna. On verra bien où on en sera dans les quêtes secondaires.
là-dessus, je vous laisse. Je vous dis bonne soirée, bonne nuit. Et normalement, à demain soir. Allez, à ciao, à plus.